Witaj serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam mamom ogarnąć chaos emocjonalny związany z macierzyństwem, a przejawiający się na przykład w chorobach dziecka, w jego zachowaniu, jakiejś hiperaktywności, w jakimś braku koncentracji, czy przejawiający się w tym, że mama jest strasznie taka zirytowana, może ze złością, bez chęci, może w pewnym sensie jakimś depresyjnym. Tym wszystkim pomagam mamom. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, dlaczego po pracy emocjonalnej czujemy się tak źle. Znaczy tak źle to nie, no ale dobra. Niedawno moja klientka mi powiedziała, że ona to teraz musi iść spać, bo sesji ze mną jest tak zmęczona, całe ciało ją boli, jakby przekopała rów. Inna mi kiedyś powiedziała, że to była praca, jakby się marchewki wyrywało. I no generalnie zawsze większość klientek zawsze mówi, że są padnięte po mojej sesji. Dlatego też jak się umawiamy na sesję, to ja bardzo często tak mówię, zarezerwuj sobie więcej czasu, żeby po tej sesji był ten czas taki, nie że lecę, już wchodzę gdzieś tam w jakieś rzeczy i wchodzę w rzeczywistość, tylko tak, żeby to sobie jeszcze się tak uleżało, żeby dojść do siebie. Ale teraz dlaczego? Dlatego, że na sesjach no, ze mną, czy w ogóle na sesjach, kiedy pracujemy emocje, kiedy pracujemy ten ból wewnętrzny, to co jest w nas wewnętrznie, to pracujemy tak naprawdę nasze rany emocjonalne. A nasze rany emocjonalne to są większe rany, bardziej bolące niż te, które są na zewnątrz. Nasz cały system obrony psychicznej, Boże, to nawet nie jest system obrony psychicznej. Po prostu wszystko, co robimy, robimy po to, żeby nie czuć tych ran, które mamy w środku. Żeby ich nie czuć, żeby ich nie widzieć, żeby w ogóle, no broń Boże, żeby tam wzrok nie padł. I zużywamy mnóstwo energii po to, żeby te rany chronić, żeby właśnie się na nie nie patrzeć, żeby, no one takie tam, żeby o nich zapomnieć jak najlepiej. I robimy mnóstwo rzeczy. Jedną z takich rzeczy, na przykład teraz tam mam webinar o alergiach, więc no, był webinar o alergiach i tam na webinarze opowiadam właśnie o alergii, ale to też się dotyczy wszystkich chorób. Wszystkie choroby to jest taka intencja naszego organizmu, naszego systemu obrony psychicznej od odsunięcia uwagi od problemu. To znaczy tak, z jednej strony zwrócenie uwagi na problem, ale z drugiej strony odwrócenie uwagi od prawdziwego problemu, takiego wewnętrznego, emocjonalnego. I jeżeli, nie wiem, masz jakieś choroby, jakieś takie dziwne rzeczy, na przykład jakieś tam napięcia, właśnie coś cię boli, jakieś migreny, no nie mówię już tutaj o jakichś chorobach, no na przykład właśnie wątroba boli, czy tam problemy, musisz zwracać uwagę na to, co jesz, jak jesz i tak dalej, bo tu się dzieją różne rzeczy, to zobacz, co się dzieje w twoim ciele. W ogóle cała jesteś zwrócona na to, żeby na przykład właśnie zwracać uwagę na to, jak ja jem, co ja jem i tak dalej, żeby to było tam, nie wiem, umyte, żeby to było bez pestycydów, żeby tam było jak najmniej jakieś tam substancje, bo wtedy mam alergię, bo wtedy nie przetrawię i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym tworzy się w nas takie napięcie i to są takie mięśnie się napinają, wszystko się w nas napina, no bo ja muszę kontrolować to, co ja jem, jak ja jem, to, co mówię, to wszystko muszę skontrolować, nie? I wkładam w to mnóstwo energii, uwagi i właśnie takie jest napięcie. I to napięcie, wyobraź sobie, że mnie jako stworzenie, mój organizm kosztuje dużo mniej niż zajrzenie w prawdziwy problem. W to, co tak naprawdę jest we mnie i to, co boli.
I w momencie, kiedy my na sesji dochodzimy do tego i wyciągamy to wszystko, te rany, które bolą i tak dalej, to jest właśnie tak, jakby całe twoje ciało przerzuciło te tony węgla. Z jednej strony uwalniamy te emocje i uwalniamy tą całą energię, która była po to, żeby chronić, żeby nic tam, nikt nie dowiedział się o tym. I my tą energię uwalniamy. I teraz to ciało właśnie się czuje takie jak po przerzuceniu tony węgla. Takie zmęczone, bo dokonałaś wielkiej pracy. Bo zrobiłaś coś wielkiego, pozbyłaś się wielu, wielu napięć, wielkiego napięcia. I to jest to. Dlatego po sesjach bardzo często się człowiek czuje źle, czuje się jakby walec po nim przejechał. Mi się podobało z wyrwaniem pola marchewek, bo to mi się przypomniała piosenka Lady Punku. Więc jest to normalne i to znaczy nawet, ja bardzo często tak mówię, że jak ja doprowadzę klientkę do takiego stanu wycieraczki, to ja wtedy jestem szczęśliwa, bo wtedy wiem, że ona naprawdę tam wyciągnęła wiele rzeczy przepracowała. I wtedy ja też czuję się, że ja też się napracowałam, że dobrze, odwaliłam swoją robotę. Jeżeli masz ochotę przyjrzeć się swoim emocjom, jeżeli masz ochotę doprowadzić się do stanu wycieraczki, to zapraszam. Buziaki.